Ja wjeżdżam na takim czymś. Juhu! Ta mama idzie w oddali. Ładnie tutaj jest. Tam już góry widać. Fajnie już. Chmurki przegania słoneczko i wiaterek. Koło kupimy. Te koło? Albo taką kamizelkę pompowaną. Nie. Ale nie, chyba koło lepszym się daje. Koło nie. A zobacz, że jakie to fajne. Okulary. Ciekawe, czy wejdą coś. Jak nie taką gumkę, taką nawet inną, bo się nie rozciąga ona. No, tak się sobie. Tylko taka jest, wiesz. Albo odpiąć całkiem i dopiero przypiąć. Wiesz, na oczach. Na oczach. I tu taką rybę, którą ja sobie kupiła. Ciekawe, jak te oponki się będą, nie szumią. Trochę offroadu. Naprawdę po fajnych tych my jeździli. Ścieżki zajebiste. Bardzo fajne. Tu są, tu idą po takich górach. I jeepek daje radę. Ja sobie na polance, Suzia na polance zbiera sobie kwiatuszki. Ale jest fajny tu widok był na góry. Ale no niestety trochę jest mgła. Jeepek. To trochę takie wiejskie naklejki. Król Bota. Jest moc. Dziecko. Dziecko w aucie. Trochę za poważnie naklejki przykleiłem, bo trochę za poważnie to auto wygląda. Za bardzo dostojnie. A tak te naklejki tak troszeczkę rozweseliły. Jezuska? Robisz bukiet? Bukiet robisz piękny? Tak? Fajnie. Fajnie, że zbierasz kwiatki. Patrzcie się, jak pięknie tam widać góry. Jakby było tak naprawdę taka super. No, pięknie. Polami takimi dróżkami wjeżdżamy na Słowację i tu chyba nie wolno coś z żabami robić, a tam chyba tachać drewna nie wolno. Z tego co? Tutaj tak. A tu chyba nie wolno tachać drewna. Nie wiem. Jesteśmy na Słowacji teraz. Zaraz wam pokażę, jaka jest przepaść. Tutaj przepaść. I tu wam pokażę. Takim płotkiem zabezpieczone. I auto dosłownie nasze szerokie jest takie jak to. Zobaczcie się, jak fajnie. O. Taka przepaść. Tu są korony drzew. O, to możecie sobie wyobrazić. I na szerokość naszego auta. I wycofujemy się, bo tu jest dróżka taka mała, rezerwat to jest, na Ukrainie. Nie chcemy ryzykować. Dostaniemy, kurde, tu karę w 10 tysięcy euro, to będzie. Po takiej drodze my wyjechali, a gdzieś, no patrzcie się, tam są domy. Gdzieś z 5 km pod górę. Auto daje radę. Taką drogą my jechali. Patrzcie się. Całe ręce mi chodzą. Pali się tam, no to już gorące. A kto tym zapalił? No chyba pan, albo pani. Ale co się tam robi? No pali się. A grzeje się kominek? No. Patrzy wodzi wzrokiem, to że już jest gotowy na jedzenie. No już by Maksiu zjadł pomidoróweczkę. Dzisiaj mamy pomidorówkę, a na drugiej nie wiem co tam mamy. Jaka reakcja? Nie wierzysz? Pokaż się, nie wierzysz? Ej, weszła. To się już nie wierzę. Nie wierzę. No ej, masakra. O, głupiała. Tam jest stół bilardowy. No wiem. Lecisz się? Podoba ci się? Nie wierzę, ale ekstra, super, zobacz, jaki fotel fajny. No. Tutaj po tej ławce można chodzić. Klocki takie duże. Tam domek. Co? Ja mam tam dwa zdjęcia. Ekstra.
Tu mamy bilard. Ekstra. A tutaj co mamy? Też zamknięte. A kije? Nie wiem, gdzie kije są. Tu jeszcze obejrzymy. Tu jest szatnia taka. Się Zuzia się bawi elegancko. A tu jest fantastycznie, nie Zuzia? Fantastycznie. Jak się cieszy mama, Kuzia? W szoku zjadłaś? W szoku? No. W szoku byłam. W szoku byłaś? No właśnie, w szoku byłam. No właśnie, w szoku byłam. No właśnie, w szoku byłam. Naprawdę w szoku. Ale pusto tu. Zbieraj, jesteś sama. Tak, ale tu pusto. Ja cię pchnę. Czy cztery? Nie. No to nie. Ło, nie uderzyłaś się? Nie. Odjeżdżałam się, prawie uderzyłam. Całe pusty. Znowu to wytrzymę. Zuzia, pokaż się, jak ładnie wyglądasz w poncho. Zrobisz sobie kapturek. Nie, tu, tu chyba. Tu Zuzia. Chyba ten, nie? Pomalutku. Pomalutku. No i chyba ten. No bo tutaj będzie się schodzi na bachu, wiesz? Ło, Zuzia, nie zabij się. Nie spać ci? Klapę? No to trzymaj za rączkę, żeby nie... Poczekaj, klapka ci poprawię. Stój. Dawaj. Poczekaj. O, tam ten wolny klapka. Jeden. Zuzia, pomachać? Zuzia, zobacz. Pokaż, jak pływasz, pokaż. Pięknie, Zuzia, super! Ale ty jesteś zdolna? Wiesz, że ty jesteś taka zdolna? Zyska! Gdzie ty to trafi? Zuzia, kuku! Ej! Ale super! O. Ale ona tak odwraca jak na rowerze. Tak, ona tak odwraca jak na rowerze. To no, tak super. No tak super. Nożek. Pomachaj. Dzisiaj drugi dzień już jesteśmy. No. Śniadanko takie samo jak wczoraj. Maksiu płacze. A tutaj ma żonka Kisa. A dzisiaj piękna pogoda. Słoneczko świeci. Widoki w miarę ok. Góry tylko troszkę za chmurami. Mama usypia małego. A Zuzia biega. Leżaczki. A się będziesz sama huśtać. Sama? Nie. Nie.
No i tutaj jesteśmy w drukarni smaku. No tam w środku na zewnątrz. I Sebastian Krauzowicz, autorska kuchnia tego pana. I tutaj my sobie zamówili. To i to też, no co pan mu mówi. No. Albo się spytać. No, czy w środku można. I jeszcze tutaj wzięliśmy sobie policzki wołowe, to Agnieszka wzięła, z pire ziemniaczanym. O, ja biodrówkę, z pire z marchwi, z pomarańcza. I tatara sobie wziąłem i dwie zupki. Krem z grzybów i żurek na serwatce. I będziemy testować. Dostali taką czekajkę, chlebeczek z wiejskim sokiem. Tam już wszystkie te masła, to wszystko oni robią. Czepią. Te bunca swojego robią, bryndzę swoją. Zyska. Ale pięknie jest. Tam pan też w kuchni. Cała kuchnia otwarta. Elegancka. Gotuje. Te kucharze. Bardzo pięknie. Jeden z najzdolniejszych kucharzy, szefów kuchni w Polsce. Tam będzie gotował. Jak się cieszysz, Maksiu? Jak się cieszy, Maksiu? O, jak się cieszy. Elegancie. Coś nam kamera szwankowała. A Zuzia już tam. O. Proszę bardzo. Tutaj mamy żureczek. Tam pod spodem jest te pire całe. Tu tatar, piękny. Krem. Tu Zuzia i chlebek. Ale co wam powiem? O tam panie zakonnice idą. Najlepszy tatar, jaki w życiu jadłem. Żurek dobry, dobry, po prostu dobry taki, no, z grzybami żurek, a tam krem grzybowy taki. Zresztą tatara jakbym teraz jadł i potem by mi ktoś dał, to bym go wykonał ponownie tak samo. Ale pyszne. I tutaj mamy biodróweczka z jagnięcia. Bardzo ładna. A tu mamy policzki wołowe. Ze sałatą z winegretem. I będziemy testować. Tak, Maksiu? Git. Pokaż, okej. Pracy, mamusiu? Pracy. A co mamuniu robisz? Pracuję. A kiedy się mamuniu ze mną pobawisz? Jak skończę pracować. Dobrze, mamuniu, to będę grzecznie się bawić. Dobrze? To baw się. To bawię się. A po co mama pracuje? Bo mam dużo pracy. Jak skończę pracować. Proszę, mamuniu. Nie. Bo już też masz 3 latka. No to też mam 3 latka. Nie, nieprawda. Masz 3 latka i masz wdzięcznie siedzieć. Przyszedł deser. Ptyś z lodem. I tam czekolada. 5 odsłon chyba? Mhm. No nie, daj mi czekoladę. Czekoladę? I jesteśmy na placu. I to plac wolności, czy jakiś tam. I teraz takie jedno spostrzeżenia. No deser, no to przesadzony, bo cały ptyś. I lód, no to taki standardówka. Za 25 zł bym kilo u Gądkiewicza sobie kupił ptysiów. No to tak akurat było przesada. I te czekolady też. Ale reszta fantastyczna, naprawdę. Świetne, przepyszne, mięsa przepyszne, jagnięcie i te policzki i zupy zresztą też, a tatar najlepszy, jaki jadłem. Tak, Zuzia? A Zuzia chuligani. Zuzia chuligani. No ładnie? No ładnie.